Boże, drodzy bracia i siostry w Polsce. Pozdrawiam Was z dalekiej Panamy. Poproszono mnie, abym podzielił się z Wami refleksją dotyczącą Ewangelii z drugiej niedzieli Wielkiego Postu. I w tejże Ewangelii Jezus zabiera Piotra, Jakuba i Jana na górę, gdzie w ich obecności się przemienia, gdzie oni mogą zobaczyć boskość Jezusa. To doświadczenie ma ich umocnić później do tego bolesnego doświadczenia, tej innej góry, tak jak głosi nam o tym tradycja, góry Golgoty. I zabrałem Was dzisiaj do naszego kościoła. Tutaj w mieście Dawid, już niedaleko granicy z Kostaryką. I jak możecie zobaczyć w ołtarzu, właśnie jest ta najważniejsza góra naszego odkupienia, gdzie Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, gdzie Jezus odkupił nas, gdzie Jezus otwiera nam niebo, abyśmy mogli żyć życiem wiecznym, czyli życiem z Bogiem. I ta niedziela jest ważna, bo o tyle dla nas, ponieważ to Słowo Boże, które jest nam dane, zabiera nas już tutaj, teraz, podczas naszej drogi, podczas tej naszej wspinaczki na górę modlitwy, można by tak powiedzieć, zabiera nas i pozwala nam wejść w obecność Boga. Słowo Boże, medytacja Słowa Bożego, kontemplacja Słowa Bożego sprawia, że my doświadczamy obecności Jezusa. I chciałbym, żeby to doświadczenie drugiej niedzieli Wielkiego Postu, doświadczenie Góry Tabor poprzez Słowo stało się również i naszym doświadczeniem. Jezus zabiera Piotra, Jakuba i Jana na górę. I tam, co robi, najpierw się modli. Najpierw się modli. Bardzo istotne w tym wydarzeniu jest to, że Jezus się modli. Podczas tej modlitwy dokonują się te wszystkie rzeczy. Dokonuje się Jego przemiana. Myślę, że jest to wielkie zaproszenie dla nas wszystkich, abyśmy bardziej starali się wejść w modlitwę Wielkiego Postu, w modlitwę słuchania Słowa. Tam na górze słychać głos Ojca, który mówi: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Czyli Słowo Boże zaprasza nas do modlitwy słuchania. Tak często staramy się modlić, opowiadamy Panu Bogu wiele rzeczy, wiele spraw, które nas dotykają, bolesnych spraw, bardzo trudnych spraw często. Czasem jest to dziękczynienie, czasem jest to modlitwa uwielbienia. Ale dzisiaj szczególnie Pan Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy zaczęli słuchać Jezusa, żebyśmy starali się wchodzić coraz częściej i coraz wyżej, coraz głębiej w modlitwę. Modlitwa jest dla nas wielkim darem spotkania. I na tej modlitwie, tak jak dokonała się przemiana Jezusa i apostołowie mogli doświadczyć, zobaczyć tej przemiany, tak samo na modlitwie jest możliwa przemiana naszego serca. Ponieważ kiedy damy czas, kiedy wejdziemy w tę przestrzeń modlitwy, kiedy otworzymy nasze serce i zaczniemy trwać przed Panem, On zacznie dotykać, Jego łaska zacznie dotykać, Jego obecność zacznie dotykać tego wszystkiego, co przeżywamy. I powoli zacznie się dokonywać nasza przemiana. Przemiana naszego serca, przemiana naszego życia też. Zaczniemy widzieć oczami Boga nasze sprawy, nasze życie, to wszystko, z czym się zmagamy. Zaczniemy widzieć z perspektywy nieba, z tej wysokości, z tej góry, te same rzeczy zaczniemy widzieć zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Moc Boża zacznie w nas działać. Jeżeli rzeczywiście ta droga, powiedziałbym, tej wspinaczki duchowej, która zaczęła się w środę popielcową, jeżeli ta droga będzie kontynuowana, kiedy będziemy się starali wchodzić w obecność Boga, ona będzie miała wielki owoc. Wielki owoc doświadczenia pasji, doświadczenia radości, ale w tym wszystkim też i naszej przemiany. Zarówno tej wewnętrznej, jak i tej na zewnątrz. Ponieważ to wszystko, co mamy w sercu, później przechodzi
wychodzi z nas, tak jak mówi nam o tym Słowo Boże, na zewnątrz. I inni będą mogli doświadczać też naszej przemiany. Wtedy Wielki Post, wtedy modlitwa, jałmużna będą miały zupełnie inny wymiar, inne znaczenie. Będą prowadziły też innych ludzi do przemiany i do doświadczenia Boga. Moi drodzy, wiem, że wiele ludzi, bardzo wiele ludzi na Ukrainie doświadcza Golgoty, doświadcza śmierci, cierpienia. Wiem, jak bardzo wszyscy jesteście zaangażowani, obserwuję to wszystko, co się dzieje, jak bardzo jesteście zaangażowani w pomoc. I my tutaj z Panami, wraz z całą parafią również, jesteśmy bardzo przejęci. Razem się modlimy, łączymy w modlitwie i wspieramy tych wszystkich, którzy doświadczają tak trudnych, tak bolesnych przeżyć. I wspieramy Was wszystkich naszą modlitwą. Łączymy się z Wami i prosimy Boga, aby ustała wojna, aby ustało cierpienie niewinnych ludzi. I razem dzisiaj, medytując to Słowo Boże, chciałbym, aby to doświadczenie Góry Tabor, doświadczenie Słowa Bożego, doświadczenie modlitwy, żeby nas prowadziło w tym trudnym czasie, żeby rozjaśniało te mroki, które teraz zewsząd się pojawiają. Niech Pan Bóg, który czuwa nad tym wszystkim, niech zatrzyma to, co teraz, to wszystko bolesne, co się dzieje teraz na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie. Życzę Wam, aby ta droga, którą podjęliśmy Wielkiego Postu, była Waszym głębokim doświadczeniem bliskości i obecności Boga, który przemienia nasze serce, który sam się przemienił dla nas, a teraz zaprasza nas do tego, abyśmy na modlitwie spotykali się z Nim i aby tam dokonywała się przemiana naszego serca. Szczęść Boże i niech Pan Bóg Wam błogosławi na tej drodze Wielkiego Postu.